Tu Michał Kaligrix from Tantra Movement. Chciałem dać dzisiaj rekomendację dla Jana Blajerskiego, mojego prywatnego hypnoterapeuty, który jest wspaniałym przyjacielem i pomaga mi bardzo dużo na mojej ścieżce tantrycznej. Dzięki niemu jestem w stanie ogarnąć dużo lepiej pracę nad moją podświadomością, która jest bardzo poważnie ważna w tantrze. Tantra to praca nie tylko nad ciałem, seksualnością, związkami, ale też nad związkiem, jednym z najważniejszych, związkiem z samym sobą, a tą naszą wielką częścią, tą naszą wielką górą lodową jest nasza podświadomość. I właśnie dzięki pracy z Janem udaje mi się dotrzeć do takich zakątków, do których nawet nie wiem, kiedy one się wydarzyły, a wydarzyły się gdzieś tam w przyszłości, w moim dzieciństwie. I nawet czasami w życiu moich rodziców. I dzięki temu jestem w stanie wpłynąć na te oddziaływania mojej podświadomości na moje życie. To, że ja pracuję nad ciałem, nad moimi emocjami w tantrze, to właśnie hypnoterapia jest tym takim wspaniałym kluczem, który pozwala mi pracować nad moją podświadomością, nad moimi programami, tym, co się wydarzyło kiedyś, co wpływa na moje życie. I czasami możemy pracować nad ciałem, nad różnymi innymi aspektami siebie, nad emocjami, a jeśli nie wpłyniemy na ten aspekt, który oddziałowuje na aspekt podświadomości w tym wypadku, to wtedy jakby nasze działania mogą się rozbijać, tak jakbyśmy walili głową w mur, krwawili, a mur dalej stoi, zamiast ominąć mur i znaleźć drogę naokoło. To właśnie hipnoterapia nam daje tą możliwość dotarcia do często pierwotnej przyczyny programów, dlaczego w naszym życiu wychodzi tak, mimo tego, że się staramy, mimo tego, że pracujemy nad sobą. I dzięki mojej pracy z Janem to właśnie dochodzę do tych pierwotnych przyczyn i często te rzeczy, z którymi się zmagam przez całe życie i się zastanawiam, czemu wciąż ten program jest, mimo że racjonalnie już to rozumiem, że cieleśnie, emocjonalnie już sobie to przerobiłem, a jednak w podświadomości on dalej doskwiera. I właśnie Jan sprawia, że swobodnie, bardzo w przyjacielski sposób mogę jemu zaufać i powiedzieć o tym, co się wydarzyło w moim dzieciństwie, jak to na mnie wpływa. Właśnie Jan ma bardzo głębokie wglądy, jak pracować z hipnoterapią i jak dotrzeć do tych głębszych i głębszych przyczyn. I też ma bardzo dobry duchowy wgląd i też bardzo dobre duchowe podejście, podchodzi z taką miłością, z taką troską i też czasami jak coś powie,
to mi to tak rozświetla drogę i bardzo mi pomaga przejść przez te procesy, które mam przejść. Dziękuję Ci, Janie, za to wszystko, co dla mnie robisz. A wiedz, że wszystko, co mi się udaje robić dla innych, to też dzięki temu, że Ty mi pomagasz, pomagasz im wszystkim. Tak więc nie zmieniasz tylko mojego świata, tylko pomagasz tym wszystkim, którym mi się udaje też pomagać, więc ta energia krąży i bardzo Ci dziękuję za to w moim imieniu i w imieniu wszystkich, którzy korzystają z tej mojej lepszej energii, niż jakbyśmy nie przepracowali tych rzeczy, które przepracowałem z Tobą. Dziękuję Ci bardzo za troskę, za tą bezinteresowność, za te serce, które dajesz na pewno nie tylko dla mnie, ale też dla wielu innych. Polecam Jana jako najlepszego hypnoterapeutę, bo naprawdę jestem na ścieżce duchowej od 20 lat, uczę tantry przez 12 lat i wiem, co mówię. Takich ludzi jak Jan to ze świeczką szukać, a jak znajdziesz, to naprawdę trzymaj się i no, pomoże Ci zmienić życie na lepsze. Dziękuję Ci, Janie. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.